Dobrze. Dalej? Mam zbudować zdanie, tak? Tak. Je posiłek, który mi smakuje. Kto? A kto je? Człowiek je. Człowiek je. Kobieta je, mężczyzna je, zwierzę je. Tak jest, tak jest. Tak? I teraz co je? No je posiłek, je obiad. Tak jest. Może jeść zupę, chleb i tak dalej. I oto mamy przykład takiej struktury właśnie, takiej ramy poznawczej, która dotyczy pojęcia jedzenia. Jedzenie to jest takie coś, co ktoś to robi, ten ktoś to jest istota żywa, która ma zęby, usta i tak dalej. A coś je, czyli coś, co jest substancją pożyczną. I teraz zdanie typu kobieta je posiłek jest zdaniem poprawnym, dlatego właśnie, że są te połączone zgodnie z regułami języka i zgodnie ze tą strukturą pojęcia połączone, ale na przykład jeśli powiemy, że kobieta je drewno albo drewno je posiłek, to byłyby zdania niepoprawne, w sensie znaczeniowym niepoprawne, dlatego właśnie, że nie są połączone ze sobą, bo drewno na przykład ani nie jest substancją pożywną, ani nie jest istotą żywą. Tak? Dobrze. I teraz dalej. Kolejne pytanie, tak? Tak. I to są właśnie takie, są każde pojęcie buduje sobie, można powiedzieć, taką strukturę poznawczą w naszej świadomości, ona jest gdzieś tam tkwi. I na podstawie tych struktur my zarówno budujemy zdania, jak i rozumiemy zdanie, teksty. Dobrze, i teraz jakieś inne pytanie, ale też szybko, proszę. Czy fakt to jest coś realnego? Wydaje się, że tak. Fakt jest coś realnego, coś, co miało miejsce, coś, co się wydarzyło. Tak. Dobrze, dobrze. Ja jeszcze wrócę. Ja też prowadzę przykład. Pani profesor. Nie, to jest słuszne, bo tak. To jest pierwsza reakcja zdrowego rozsądku, że fakt to jest coś realnego. A dane, co to jest? To jest... No dane, coś, co jest autentyczne. Tak, sprawdzone. Tak. Dobrze. I to jest ta znowu wiedza zdroworozsądkowa, która w naszej świadomości tkwi, a którą przez język właśnie wypowiadamy. A co może zbliżać ludzi? Wzajemny szacunek, miłość, przyjaźń. No tak, jakiś rodzaj relacji, uczucia, tak czy jakieś zjawiska, powiedzmy. Moi respondenci tutaj mówili, praca, rozmowa, folklor, muzyka, coś, co się... Zainteresowania. Tak, coś, co się dzieje. Pasje. Tak. Dobrze. I właśnie tutaj widzimy związek myślenia z językiem, że struktury naszego myślenia jednocześnie są strukturami języka, dlatego że dobre, sensowne zdanie możemy zbudować tylko licząc się z tymi właśnie regułami. Albo na przykład nie możemy nawet wytłumaczyć, co to jest, jakieś pojęcie, nie przywołując tych innych pojęć, które uzupełniają, które w tej strukturze uczestniczą. Powiedzmy, czym jest kupowanie. Kupowanie to jest to, że ktoś komuś coś daje. Tak. Ale to czym by się różniło kupowanie od dawania? Tym, że tutaj nie tylko ktoś komuś udostępnia jakąś rzecz, ale jeszcze, że w zamian za jakiś środek płatniczy. Tak? No i zobaczmy, że jakiekolwiek zdanie z czasownikiem kupować byśmy chcieli zbudować, to jeśli chcemy, żeby to było poprawne, to znaczy, że godzimy się na to, że odzwierciedla naszą wiedzę, nasze myślenie i wtedy mówimy, że na przykład sąsiad kupuje samochód za grube pieniądze, to za jakąś kwotę, tak. Albo, a co to jest leczenie? Czego?
leczenie ciała, choroby, tak, jakiegoś narządu, tak, który choruje. Tak, tak. I to jest ta struktura leczyć, to znaczy usuwać jakieś choroby czy dolegliwość, tak, z czegoś, z organizmu żywego, tak? Zawsze. No i tyle myślę na tych przykładów. I teraz pani skomentuje, pani profesor, tak? To, no. I teraz właśnie skomentuję. Dobrze, co się dzieje, kiedy te struktury są naruszane? I na podstawie tych danych? Na podstawie tych naszych już wyjaśnionych przykładów. Tak, no na przykład. Zauważcie Państwo, że pojawia się coraz częściej takie fakt autentyczny, co jest masłem maślanym. Jeśli fakt oznacza to coś, co się stało, to nie może nie być autentyczne, prawda? Ale pojawia się, dlaczego? Pojawia się jeszcze fakt medialny. A cóż to takiego fakt medialny? Jakim faktem jest fakt medialny? Bo prawda, że zgodzimy się, że fakt medialny to jest taki fakt, który wymyślili dziennikarze, czyli coś, co się nie stało, natomiast zostało przedstawione przez dziennikarzy. Przekazane i jako w tym momencie, że skoro to, się, tak, to zaistniało, miało miejsce, tak, no to po prostu to jest faktem, tak, ale medialnym. No właśnie, teraz to jest fakt, który nie jest faktem, tak, czyli coś, co się stało, ale się nie stało. I ja tutaj zwracam uwagę na to, że mamy specyficzną paranoję w swojej świadomości w taki sposób, w takie rozdwojenie jaźni, ponieważ zgodzimy się jednocześnie na to, tak jak nasza pierwsza reakcja pokazuje, że fakt to jest coś, co się na pewno stało, ale z drugiej strony zgodzimy się na sformułowanie fakt medialny, czyli godzimy się na to, że fakt to niekoniecznie coś się stało. I takie jedno i drugie w naszej świadomości tkwi. Albo jeśli chodzi o te dane, no według niesprawdzonych danych piszą nam dziennikarze. Tak, podaje się to. A cóż to są niesprawdzone dane, jeśli się zgadzamy na to, na pierwszy, tak, zdrowy rozsądek właśnie nam podpowiada jako pierwszy, że dane to jest coś sprawdzonego właśnie, a nie niesprawdzone. I albo, no i na tych strukturach właśnie takich, tych poznawczych, które jak widzimy mogą być naruszane, oparte są nasze skojarzenia, przynajmniej część tych naszych skojarzeń. A czy mogłaby pani profesor jeszcze skomentować te dwa określenia, co zbliża ludzi i leczenie? No tak, tak. I zaraz skomentuję może w związku z tym, co się z tymi strukturami dzieje. Otóż można połączyć pojęcia jakieś w naszych tekstach niezgodnie z tymi strukturami, niezgodnie z regułami. I wtedy powstaje takie porównanie, właśnie dlatego, że takie skojarzenie, ponieważ w naszej świadomości te struktury są bardzo mocno zakorzenione i powiedzmy, jeśli słyszymy, że coś zbliża to od razu ludzi, to od razu myślimy o tym, co właśnie wszyscy, mam nadzieję, pomyśleliśmy, albo jeśli słyszymy leczenie, to zaraz myślimy właśnie o chorobę, o chorobie, o narządach, o człowieku i tak dalej. Jeśli podmienimy te pojęcia na coś innego, to wtedy mamy tak zwaną metaforę. Przenosimy właściwości jednego pojęcia na drugie. I jeśli mówimy, że piwo zbliża ludzi, nowy kocim, o, taka była reklama, zbliża ludzi, to wtedy skojarzenie, które powstaje, ale nie jest do końca uświadamiane przez nas, to jest właśnie skojarzenie piwa z czymś przyjaznym, z miłością właśnie, z dobrym uczuciem. Tak, czymś przyjemnym w ogóle, tak, bardzo, tak, tak, które zawiązuje jakieś związki. Tak, też, coś, co tworzy relacje z czymś, co jest wspólnym zainteresowaniem i tak dalej. I jest to co przytoczyłam, to jest przykład z reklamy. I tak bardzo bym zachęcała, żeby się dla ćwiczenia po tej audycji rozejrzeć dookoła, czy przysłuchać reklamom i wtedy
zobaczycie Państwo, że jak dużo jest takich właśnie metafor, takie, które powodują właśnie takie skojarzenie. Albo mamy coś, co już niekoniecznie jest, wzbudza takie skojarzenia przyjemne, leczenie bólu. Czyli ból został przyrównany do choroby. Ale gdybyśmy się dobrze zastanowili, to zdamy sobie sprawę z tego, że ból nie jest chorobą, on jest to co najwyżej przejawem choroby. Jeśli się godzimy na leczenie bólu, to w następnej kolejności musimy się zgodzić na to, że tak jak jest nieuleczalna choroba, tak jest też nieuleczalny ból. I wtedy mamy problem. I wtedy mamy problem, bo ból, którego się nie da usunąć zaradzić mu, może się okazać wystarczającym powodem do tego, żeby uśmierzyć człowieka, bo jest nieuleczalnie chory. Ale to jeszcze kiedyś do tego, mam nadzieję, będę mogła wrócić do tego tematu szerszego i obarczonego pewnym niebezpieczeństwem, o którym musimy zdawać sobie sprawę. Pani profesor, a jeszcze chciałabym zadać takie pytanie. Na czym polega związek języka z poznaniem? Jak można ten związek pokazać właśnie na może jakichś konkretnych przykładach? Tak, otóż język jest przeznaczony do tego, żeby poprzez swoje zdania, zbudowane zgodnie z tymi strukturami, przekazywać nam prawdę o rzeczach. I zauważmy, że zdanie właśnie, tak zwane zdanie oznajmujące, jeśli pamiętamy ze szkoły, to jest takie zdanie, które na ogół oświadcza nam jakąś prawdę. Na przykład, kiedy mówimy, że kot je, czy tam pies je kość, to sugestia tutaj, to co to zdanie ze sobą niesie, jest takie, że prawdą jest, tak jest. Co to jeszcze znaczy? Że takie zdania mogą być poddane sprawdzianowi prawdziwościowemu, że to jest, ktoś może powiedzieć, no nie, ale to jest fałszywe, nie, to nie jest prawda. Natomiast zdania, w których mamy metaforę, one nie podlegają takiemu wartościowaniu prawdziwościowemu. No, bo jeśli mówimy na przykład, że rdza je metal, to nie możemy powiedzieć, prawdą jest, że rdza je, albo nie jest prawdą, że rdza je, bo mamy tutaj do czynienia nie z twierdzeniem, tylko z obrazem. Dlatego metafora jest nazywana często pędzlem językowym i bardzo często w reklamach na przykład pojawia się razem z obrazami wizualnymi, bo wtedy jest wzmożone takie oddziaływanie. Więc wartość poznawczą w sensie ścisłym, można powiedzieć, mają tylko te zdania, tylko te teksty, które są zbudowane zgodnie z tymi strukturami zdrowego rozsądku, strukturami poznawczymi, tak nazywanymi nieprzypadkowo. Ja myślę, że te zagadnienia, pani profesor, nie są takie łatwe, ale w sposób dostępny rzeczywiście pani próbowała nam tutaj je ukazać i dlatego też na zakończenie chciałabym jeszcze zadać takie pytanie sensu stricte dotyczące naszej audycji pedagoga i psychologa, czyli i w jaki sposób można by reagować, jak rodzice, wychowawcy powinni zareagować w sytuacjach takiego bezsensu. Wtedy, no może zacznijmy od telewizji, kiedy widzą reklamy, które podają przekaz nielogiczny, posługując się właśnie metaforami, posługując się jakimiś przekłamaniami, które realizują, wiadomo, swój założony cel, tak, żeby osiągnąć jakiś tam konkretny zakup, ale przez jakąś taką nieuczciwość, prawda? W jaki sposób rozmawiać z dziećmi, jak reagować? Trzeba bronić zdrowy rozsądek, bo on jest naszą siłą, on jest w naszej świadomości głęboko zakorzeniony i nie możemy pozwalać na to, żeby był burzony, podkopywany i
na czym to może polegać w przypadku tych wyrażeń językowych, w przypadku tekstów. Ja bym radziła za każdym razem komentować z dziećmi, zwracać im uwagę na to, kiedy jakiś tekst zawiera sformułowania niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Czyli zastanowić się i wyjaśniać wspólnie, prawda? Tak, zastanowić się, czy rzeczywiście to jest to. Właśnie przy pomocy takich pytań, które można sobie zadawać dzieciom i razem jakoś tak myśleć nad tym, czy tak można zgodnie z prawdą powiedzieć, czy to jest po prostu obraz. Tak? I wtedy, jeśli to jest obraz, no to co on nam, jakie skojarzenie on nam przekazuje, na jakie oddziaływanie on jest tak namierzony. Czyli tutaj taki apel do rodziców, do słuchających nas w tej audycji, aby zachować wszelką czujność w przekazach, które są nam tutaj fundowane i nie poddawać się tym przekazom, a jednocześnie być czujnym i komentować, tak jak pani profesor powiedziała, z dziećmi, dzieciom komentować, rozmawiać na ten temat, wyjaśniać. Drodzy Państwo, zapraszamy w tej chwili do Państwa takiego zaangażowania się w tę audycję, abyście Państwo zechcieli z nami rozmawiać. Przypomnę, że tutaj w studiu goszczę panią profesor doktor habilitowana jest pani Wiara Małdziewa z Katedry Bałkanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzisiejszym naszym tematem jest związek języka z myśleniem i poznaniem. Ja tylko przypomnę numery telefonów do studia dla tych, którzy zechcą się z nami kontaktować. Jest to pierwszy numer dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55 i dla telefonujących z Polski Południowej jest to numer 56 655 23 56. Zapraszam serdecznie.